Kanał Walne Wycieczki zaprasza na film pod tytułem Latarnie morskie Zatoki Gdańskiej. Czy są potrzebne? W obszarze Zatoki Gdańskiej jest kilka zabytkowych oraz współcześnie zbudowanych latarni morskich, będących obiektem zainteresowania turystów. Znajdują się one w Helu, Jastarni, Sopocie, Nowym Porcie w Gdańsku, Porcie Północnym w Gdańsku oraz w Krynicy Morskiej. Wszystkie spełniają ważną, choć dziś już pomocniczą rolę, będąc elementami systemu bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej. Ich rozlokowanie i rodzaj wysyłanych sygnałów są cennym uzupełnieniem powszechnie stosowanej nawigacji GPS, szczególnie w sytuacji awarii tego systemu. Dotyczy to głównie małych jednostek rybackich, sportowych i rekreacyjnych, żeglujących po wodach przybrzeżnych. Latarnie morskie Zatoki Gdańskiej powstały w XIX i XX wieku. Wszystkie tego rodzaju obiekty mają swoje cechy indywidualne, ułatwiające identyfikację z dużej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy. W dzień istotny jest kształt budowli, wysokość światła nad powierzchnią morza i kolorystyka elewacji. Zaś nocą ważna jest charakterystyka świecenia. Latarnie morskie położone w tym rejonie mają kształt wieży zbudowanej na planie czworoboku, sześciokąta lub koła o średnicy od 2 do 8 metrów i wysokość od 14 do 64 metrów. Wieże zwieńczone są tak zwanymi laternami, czyli przeszklonymi pomieszczeniami mieszczącymi żarówki o dużej mocy z niezbędnym systemem optycznym. Całość otacza niewielki taras, ułatwiający utrzymanie czystości szyb. Kształt laterny i jej kopuła dachowa stanowią indywidualne cechy wizualne każdej z latarni. Jak już wspomniano, wysokość światła wynika z wysokości wieży oraz jej położenia w stosunku do morza. Przykładowo, w przypadku stojącej nisko nad morzem latarni w Helu o wysokości 44 metrów, światło znajduje się 41 metrów powyżej poziomu morza. Znacznie niższa, bo 27-metrowa wieża latarni w Krynicy Morskiej emituje światło z wysokości 53 metrów nad poziomem morza, gdyż budowlę umieszczono na wzgórzu o wysokości 26 metrów. Również kolorystyka latarni i wzór na jej elewacji ułatwiają rozpoznawalność w porze dziennej. Zasięg widzialności światła nie przekracza zwykle 40 km. Jedną z najbardziej wysuniętych na północ jest latarnia w Helu. Spełnia ważną rolę dla bezpieczeństwa żeglugi do portów w Gdańsku i Gdyni. Dojście do latarni pokazuje mapka. Jej światło emitowane z wysokości 41 metrów nad poziomem morza ma zasięg wynoszący 33 km. Można je zobaczyć z Sopotu i z portu północnego w Gdańsku, natomiast nie widać jej z Krynicy Morskiej. Nocą działa w cyklu 5 sekund świecenia i 5 sekund wygaszania. Nawigator obserwujący horyzont widzi to tak. Na szczyt ośmiobocznej wieży można wejść po 197 schodach i z latarni obejrzeć fragmenty linii brzegowej Zatoki Gdańskiej. Latarnię można zwiedzać od maja do września. Zainstalowane są na niej anteny radarowe, radiowe i telefonii komórkowej. Dzięki temu latarnia jest elementem systemu nadzoru ruchu statków na południowym Bałtyku. Około 15 km na północny zachód, jadąc z Helu do Władysławowa, napotkamy bezdozorową latarnię morską w Jastarni. Ma wysokość 17 metrów i jest zbudowana z rur stalowych o średnicy 1,5 metra.
Ze względu na ustawienie na wzniesieniu, światło jest emitowane z wysokości 22 metrów nad poziomem morza i ma zasięg 31 km. Jak widać z mapki, światła latarni nie widać w Sopocie, Gdańsku ani w Krynicy Morskiej. Nocą świeci w cyklu 2 sekundy światła, 2 sekundy przerwy, 7 sekund światła i 9 sekund przerwy. Latarnia morska w Jastarni nie jest zbyt ciekawym obiektem do zwiedzania. Dojście do niej pokazuje mapka, jednak nie można podejść blisko ani wejść do środka. Kolejną, patrząc wzdłuż linii brzegowej, jest tak zwana latarnia morska w Sopocie. Budynek ten stoi przy wejściu na molo, co pokazano na mapce. Jest to w istocie tak zwana stawa, czyli obiekt nawigacyjny niespełniający wymogów stawianych latarnią morskim. Nazywany jest latarnią zwyczajowo dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej Dolnego Sopotu. Miał on wspomóc zwiększony w latach 70. ubiegłego wieku ruch małych jednostek dopływających do mola. Umieszczone na wysokości 24 metrów nad poziomem morza dość słabe światło wykazuje zasięg 13 km. Ma ono charakter błyskowy i trwa 0,3 sekundy z wygaszeniem trwającym 3,7 sekundy. Głównym atutem latarni w Sopocie są piękne widoki brzegu morskiego od Orłowa do Gdańska. Można ją zwiedzać całorocznie. Następna latarnia znajduje się około 10 km na wschód od Sopotu w dzielnicy Gdańska o nazwie Nowy Port. Stoi obok kapitanatu portu. Odnalezienie jej ułatwi zamieszczona mapka. Zbudowana w końcu XIX wieku, została wyłączona z eksploatacji w 1984 roku po uruchomieniu niedaleko położonej latarni w porcie północnym. Obecnie jest to budowla prywatna, której urządzone zostało małe muzeum latarnictwa. Z latarny widać wejściową część portu gdańskiego, redę i linię brzegową. Atrakcją jest odrestaurowana kilkanaście lat temu tak zwana kula czasu, która do 1920 roku pozwalała nawigatorom statków stojących na redzie regulować zegar pokładowy o 12 w południe. Widoczną z daleka ażurową kulę wciągano na kilkumetrowy maszt wieńczący latarnię i punktualnie w południe spuszczano ją do dolnego położenia. W sezonie letnim kula jest opuszczana co 2 godziny od 10 do 18. Zwiedzanie latarni jest możliwe od maja do września. W bezpośrednim sąsiedztwie jest parking. U nasady falochronu głównego portu północnego w Gdańsku wraz z jego otwarciem w 1984 roku oddano do użytku wieżę kapitanatu portu. Na jej szczycie, to jest na wysokości 61 metrów, umieszczono latarnię ze światłem o zasięgu 46 km. Z mapki zasięgu świecenia wynika, że jej światło widoczne jest z Helu, Jastarni i Sopotu, zaś niewidoczne z Krynicy Morskiej. Ta latarnia morska jest zautomatyzowana i emituje światło o następującej charakterystyce. Świecenie – pół sekundy, przerwa – półtorej sekundy, ponownie to samo i w końcu cyklu świecenia – pół sekundy i przerwa – 4,5 sekundy. Latarni nie można zobaczyć z bliska, ani do niej wejść, gdyż znajduje się w obszarze portowym. Można ją jednak obejrzeć z odległości około 1 km z bulwaru na Westerplatte. Miejsce pokazano na mapce. Ostatnia z prezentowanych latarni znajduje się w Krynicy Morskiej na wzniesieniu o wysokości 26 metrów nad poziomem morza we wschodniej części miasta w miejscu pokazanym na mapce. Wysokość budynku wynosi 27 metrów, a zasięg świecenia 35 km. Charakterystyka okresu świecenia to błysk 2 sekundy, przerwa 2 sekundy, błysk 2 sekundy,
i przerwa 6 sekund. Latarnia jest elementem systemu nadzoru ruchu statków na południowym Bałtyku. Jest udostępniona do zwiedzania od maja do września. Z latarni widać Zalew Wiślany i morską linię brzegową. Na mapie Zatoki Gdańskiej pokazano maksymalne zasięgi widzialności świateł omówionych latarni oraz zaznaczono główne szlaki żeglugowe statków zmierzających do portów w Gdańsku, Gdyni i do przystani przy molo w Sopocie. Niezależnie od tego, po wodach przybrzeżnych całej zatoki poruszają się liczne małe jednostki pływające, mające w zasięgu wzroku całą linię brzegową. Jak widać, większość tych statków znajduje się stale w zasięgu latarni Hel, Jastarnia, Port Północny i Krynica Morska. Wspomaga to poczucie bezpieczeństwa żeglarzy, szczególnie w porze nocnej. A poza tym światła latarni mają w sobie wiele magii i romantyzmu. Inne nasze filmy o profilu turystycznym to